Nagle się okazuje, że nasza mocna postać wcale nie jest taka mocna, nie? Pierwsza lepsza jaskinia i... I okazuje się, że tak naprawdę nic nie możemy. Spółka górnicza Kaldery. O, tam mamy jednego Norda. Spółka górnicza, ha. To ma warta. Była pod samą kalderą, no. Nic, ale z tak obniżoną zwinnością raczej nie ma sensu stawać do walki z naszymi wrogami, bo skończymy jako papka. Tak samo jak w tamtej jaskini z kilkoma bandytami. Pierwszy trzeba wyleczyć tę chorobę. Już na nas leci skrzek. Już strażnicy lecą się nim zająć. Okej, jesteśmy tutaj. Jesteśmy tutaj. Do Lombardu, może w Lombardzie coś będą mieli. Na te nasze choroby, w końcu mają tu wszystko. A jak nie, to pozostanie udać się do Gildii Magów. Panie, ona tu mi odporna. Nic. Nic mi po odporności. Sprzęt jak już uszkodzony. Coś strasznie szybko psuje się ten orkowy sprzęt, naprawdę. Speak quickly, Outlander, or go away. Tak, ty powinieneś mieć. Mikstura wyleczenia z choroby. Dzięki, stare drucho. Jej, już mamy naszą zwinność. Okej, to myślę, że możemy teraz wracać. Najpierw do spółki górniczej, później do naszej jaskini. Odwdzięczyć się naszym wrogom. Jak tam jest? Ja z awansem? Jeszcze jeden punkcik. Od razu jak się jest w tych wszystkich świątyniach i znajdziemy łaskę trójcy, to najlepiej pomodlić się do całej trójki. Wtedy dostaje się największe bonusy, jak w tym wypadku. Mamy bonusy do magii, do wszystkiego. Co ciekawe, jedna z osób, którą mamy załatwić, jest też nauczycielem. O, chodzi o tego Bosmera. Celne skradanie i tarcza. No tarczę to akurat mogę u niego podszkolić. W sumie korzystamy z tarczy. Będzie go tylko łatwiej załatwić. Okej, tarcza już jest przy 20 punktów, to dostaniemy trochę więcej wytrzymałości przy levelu. A
teraz żegnaj, kumplu. Rzucenie zdrowia, tarcza ognia. Paweł ze smoczej wózki, nasz napierśnik, który sobie weźmiemy. W środku też będzie tak kolorowo. Bo mamy załatwić ich wszystkich. Jeszcze jest ich trójka właściwie. Co walczą jednoręczną bronią, nie prowadzą takiej destrukcji jak ci wszyscy topornicy. Mamy miecz, tarcza ognia, rzucenie zdrowia. To będzie chyba kolejne mikstury, promienie szybkości, zdrowia. Zwój szkieletu. I to już wszyscy. Była ich tylko trójka. Dlatego teraz się kimniemy, by zwiększyć nasz poziom doświadczenia. O, zwinność, siła woli i sił. I to chyba wystarczy. Duża skrzynia. Teraz wystarczy tylko obszukać całe to miejsce, bo można... O! Świetnie, pierścień oznaczenia. Też czuję, że... Wystarczy teraz tylko... zaklnąć pierścień przeniesienia i... będziemy mogli... latać z miejsca na miejsce, kiedy nam się tylko zechce. Zapomniałem o pułapce. Jak ona silna? 14 punktów. Bywały silniejsze. Stalowy miecz lodu. Myślę, że warto byłoby go wziąć, ale tak naprawdę nie jest nic wart. A waży całkiem sporo, ale jednak go wezmę. Zawsze byłaby to dodatkowa broń do walki, gdybyśmy walczyli mieczami. Ale tak nie jest, nie walczymy nimi. Jej, kolejna rybcia. Tutaj mamy zejście w głębinę, ale jest tam coś ciekawego konkretnie. Nic tu nie ma chyba. Dobra, darujemy sobie to miejsce dalej, bo tylko szkielet jest. A, no. Fajne miejsce. No nic, myślę, że teraz wracam do naszej jaskini. By dogadać się z naszym Nordem, który nas poprzednio powitał dosyć mocno ciosem w czachę. Sam jestem ciekaw, co znajdziemy w tamtej jaskini. Często bywa tak, że pokonując coś łatwego, otrzymujemy mocną nagrodę, jak mieliśmy w przypadku pierścienia mentora, a tutaj może być odwrotnie. Natrudzimy się, by załatwić tego Norda z młotem, a nie dostaniemy nic. To jest chyba rzecz, której najbardziej nie lubię w tym wszystkim.
A jakby ważyć skalę wyzwania do skali nagrody, to byśmy walczyli tylko z silnymi wrogami. Bo z innymi by się nie opłacało. Korupa myślę, że nam pomoże w tej walce. No tak, jest odporny. Szkoda, że nie my nie mamy tak zaklętej broni jak on. Często zaklęta potrafi być lepsza niż wyższego poziomu. Nic konkretnego. Skubany miał tylko siłę w rękach. Z tobą pójdzie szybko. No i poszło szybko, jak mówiłem. Mówiłem, że pójdzie z nią szybko i poszło. Kolejny kolega do kolekcji. Największe zagrożenie poszło. By nie przyciągnąć ich jeszcze więcej. Całe szczęście nie ma strzał paraliżu. No, całe szczęście, że nie było strzału paraliżu, bo z nimi byśmy się szybko nie podnieśli. Najgorsze, na co można trafić podczas eksploracji podziemi, to właśnie taki ork jak nasz kumpel sprzed chwili. No, maczuga do ćwiczeń. Gdybym miał tyle ludzi, to bym pozbierał te zbroje, ale nie opłaca się. Chytanie dusz, choroba. Kurczę. Niezłe skarby tutaj mieli. Sprawdźmy się, co nasz przyjemniaczek miał przy sobie. Kolejny zaklęty topór. Który zresztą swoje waży. Aż 30. Nie jest może wart kokosów. Ej, przyszli nasi niewolnicy. Trzeba ich uwolnić. Wspominałem na początku, że dzięki temu będziemy mogli dołączyć, czy tam pomagać dwóm lampom. No i to właśnie się stanie, jeżeli... Nie. Nienawidzę truposzy. Zdychaj, mago. Ginie. Uf, myślałem, że będzie o wiele gorzej. Co w środku?
woda. Ale mamy klucz, by uwolnić niewolników. I głównie chyba to było naszą nagrodą tutaj. I wszyscy niewolnicy do uwolnienia. I to jest to, o czym mówiłem. Ta gra to... Ciągle się gdzieś klinujemy. Najłatwiej obejść to właśnie w ten sposób, innego wyjścia nie ma. No cóż, taki już projekt lokacji. Nic się z tym nie da raczej zrobić. Okej, rozkuwamy jednego niewolnika. Drugiego. Trzeciego. Albo potrafią się blokować, tak jak teraz. Mam nadzieję, że zaraz się przesuną. Tak, świetnie. Speak quickly. Tak, jesteś wolny. I ty też. Okej, wszyscy są wolni. Jej. Jesteśmy bohaterami, uwolniliśmy niewolników. Teraz myślę, możemy wracać do naszych innych zadań. Jest tutaj coś? Nie, nic nie widzę. W sumie w ogóle nic w tej jaskini nie widzę. Te latarnie to naprawdę świetna sprawa. Bez nich w niektórych miejscach naprawdę ciężko się połapać. Czasem jaskinie zdarzają się tak ciemne, że nie widać czubka własnego nosa. Okej, jako że wydostaliśmy się z jaskini i oczyściliśmy ją oraz uwolniliśmy niewolników, pozostało nam tylko wrócić i zaraportować o naszej misji, o sukcesie jej w Gildii Wojowników. I myślę, że wtedy kontynuujemy zadanie Gildii Złodziei bądź w Legionie. Do zobaczenia w następnym odcinku.